Miasto nie może, ponieważ jest to spółka akcyjna. Rozmawiałem z panem prezesem, jesteśmy umówieni z panem prezesem Twardowskim, byłym prezesem, bo niestety nowego jeszcze nie poznałem, chętnie poznam. Z panem prezesem Twardowskim mamy cały plan spotkań, współpracy. Jestem otwarty na wszelkie zmiany, jeśli chodzi o decyzje ze strony ratusza, ale niestety, ponieważ jest to spółka akcyjna, miasto w tej sprawie niewiele może zrobić. Mogę podejmować inne działania, żeby na czas przelewać środki, na które się umówiliśmy i to już zrobiliśmy, chyba nawet przed terminem. Wspieram klub jak możemy, ale są pewne reguły, które obowiązują wszystkich. Ja nie mogę pożyczyć pieniędzy tak sobie, to złamałbym dyscyplinę budżetową, finansową miasta.